Myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich Państwa, subskrybentów i nowych widzów na moim kanale. Proszę Was o subskrypcję, kochani, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Naciśnijcie opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by YouTube powiadamiał Was o codziennych moich wróżbach tutaj na kanale. Ja jestem Wróżka Loelia i zapraszam Was dzisiaj do wróżby z kart Tarota. Pomyślcie sobie o Waszej osobie ukochanej i zobaczymy, co ta osoba w stosunku do Was myśli, czuje i zamierza. Nie zapominajcie jednak, że jest to wróżba kolektywna, czyli dla wszystkich widzów. Na wróżby indywidualne, osobiste zapraszam Was oczywiście do mnie. Możecie nabyć wróżbę indywidualną poprzez e-maila. Napiszcie mi na mój adres e-mailowy e-mail. Ja Wam wyślę opcję wróżb, warunki i oczywiście terminy. Kochani, mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem w komentarzach na moim kanale. Zapraszam. Oczywiście proszę Was również o lajki, proszę Was o subskrypcję, proszę Was o komentarze. Komentujcie, napiszcie mi, czy ta wróżba z kart Tarota do Waszej historii pasuje, czy rezonuje. Zapraszam. I teraz zobaczmy sobie. Mamy trzy rzędy myśli, uczucia, zamiary. Tutaj macie, kochani, już cztery pentakle w przełożeniu, czyli że ta osoba trzyma się starego. Tak, trzyma się starego, nie wiem, starego związku, starej relacji, małżeństwa. Nie chce puścić, ponieważ się boi tutaj o swoją egzystencję, nie chce zaryzykować, nie chce nic zmienić, nie chce zmienić swojego życia, przyzwyczajeń, reguł, nie chce ryzykować, nie chce się rozstawać z partnerką, partnerem. Być może też ma lęki tej finansowe, ponieważ jest to też karta finansowa. Skąpca też, który myśli materialistycznie, także tutaj nie chce ta osoba po prostu w swoim życiu nic za bardzo zmienić. Myśli: cesarzowa, śmierć i dwa miecze, czyli cesarzowa mówi tutaj o tym, że piękną jesteście kobietą, piękną osobą dla Waszej osoby ukochanej. Tutaj coś między Wami umarło, ta osoba jest zablokowana na uczucia, na emocje, odgania wręcz od siebie uczucia i emocje. Jak widzicie, jest tylko tutaj na poziomie głowy, tak? Myśli, rozmyśla na poziomie głowy, natomiast uczuciowo tutaj jest bardzo zablokowana, zamknięta. Między Wami coś umarło, ale ta osoba ciągle ma nadzieję, że coś się może jeszcze narodzić, ponieważ każda śmierć mówi też o zmartwychwstaniu, o czymś nowym. Jeśli chodzi o uczucia, rycerz mieczy, głupiec i świat. Czyli uczucia, w uczuciach tutaj macie jakieś problemy, jest taka bardzo agresywna atmosfera, ale ta osoba niby walczy, rycerz, no walczy o te uczucia, ale to tylko wszystko na chwilę, wszystko bardzo powierzchowne, niestałe, tylko na jeden moment, tylko po prostu takie bardzo krótkie, powierzchowne, ponieważ ta osoba nie planuje nic tak na serio, tylko żyje przygodą. Chciałaby ta osoba, żeby coś następuje pozytywnego. Tutaj mamy kartę świata, czyli chciała ta osoba, by zawalczyć, by coś między Wami zdarzyło się pozytywnego. Chciałaby ta osoba się spotkać, ale tak jak mówię, to wszystko jest tylko powierzchowne. Głupiec żyje przygodą, nie planuje serio spraw na przyszłość. Jakie są zamiary tej osoby? Tak, romantyczność, rycerz kielichów, czyli romantyczne flirty, randki, spotkania, wieża i osiem buław, czyli tutaj mamy wybuch, jakiś eksplozja, ponieważ, no nie wiem, jakaś kłótnia, awantura, zakończenie, coś nie układa się, no i tutaj komunikacja, być może seks, być może przyjazd, być może spotkanie, seksualność, natomiast tutaj wieża mówi o tym, że coś między Wami wybuchnie, dojdzie do być może jakiejś awantury, zerwania,
końca tych flirtów, zalotów głupawych zresztą, ponieważ mieliśmy kurtę głupca powierzchownych, no i tutaj niby będzie komunikacja, ale no wieża rokuje oczywiście o problemach, o tym, że na tej zasadzie, jak teraz to działa między Wami, jak to funkcjonuje, nie może tak dalej funkcjonować, ponieważ nie jest to, widzę tutaj coś na serio, coś głębszego, tylko powierzchowne, tak? Ta osoba nie planuje na przyszłość z Wami nic konkretnego, dlatego tutaj wybucha to, eksplodujecie być może coś Wam nie pasuje i zamykacie to, kończycie, tak? Przez co tutaj być może będzie jakaś, nie wiem, wzmożona komunikacja, być może spotkanie, ale raczej wieża nie mówi o czymś pozytywnym, ponieważ tutaj ta osoba ma też zablokowane uczucia, tak? Tylko zostaje na takiej powierzchownej znajomości, co Wam oczywiście tutaj nie pasuje. Przede wszystkim brak konkretnych planów na przyszłość. Taka wróżba na dziś. Napiszcie mi, czy z Wami rezonuje w jakiś sposób. Pamiętajcie, jest to wróżba kolektywna dla wszystkich. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.